Jak usłyszycie dzisiaj jakieś dźwięki oj, to Gustaw je i szczęka zębami i nie daje mi zrobić materiału. Jak już mamy bazę danych, to czasami chcemy do niej włożyć jakieś informacje, mogą być nawet zupełnie losowe. Chodzi o to, żeby sprawdzić, jak działa nasza aplikacja. Pokażę Wam zaraz, jak takie, no gucio, przypadkowe dane. Można włożyć. No, taki fajny Gustaw. Pomachaj do kamery tam. O! Zapraszam. Przypominam, że mieliśmy już utworzoną bazę danych, a w niej taka przykładowa tabela CARS. Jakieś tam fikcyjne pola związane z samochodem. Spróbujemy teraz wypełnić tutaj tę e, naszą tabelę jakimiś wpisami, przy czym na chwilę obecną, jak widzicie, jest tutaj pusto. Przy przeglądaniu nic nie ma, żadnego rekordu w naszej tabeli po prostu nie ma. Na początek uruchamiamy polecenie, które tu widzicie: php artisan make seed, a potem nazwa, na przykład car seeder. Można to ominąć, nie pisać, ale dobrze jest to napisać. Wtedy wiadomo z jakim mamy tutaj narzędziem do czynienia. No i kar na początku, no bo wypełniamy tablicę z samochodami, a nie z jakimiś tam drzewami. Jak już to polecenie wykonamy, ja je wykonałem sobie wcześniej, jak już je wykonamy, zobaczcie o tutaj pojawi się w katalogu database, pojawi się w podkatalogu właśnie seeds, pojawi się plik carseeder.php, a w nim będziemy mieli no, właśnie, co będziemy mieli? A zobaczcie, a to będziemy mieli. Po utworzeniu, tutaj jest to polecenie w komentarzu, umieściłem. Po wykonaniu go, utworzy się plik z klasą car -seeder. Wow, jakby wcześniej tak nigdy nie było. Która rozszerza taką klasę seeder, i w środku dostaniemy taką jedną metodę publiczną run. W tej metodzie już umieściłem kod. Domyślnie tego kodu nie ma, i w tym kodzie. Wykonam sobie taką insercję, po prostu wsadzę tutaj jakieś dane konkretne, czy losowe, do mojej tabeli reprezentowanej o właśnie tutaj przez ten obiekt, gdzie podaję db table i nazwę mojej tabeli cars tej z bazy danych. Następnie metoda insert i tutaj w tej kolekcji po kolei podajemy takie pary nazwa Kolumny, tak? Nazwa tej, tej własności, pola i jakaś wartość, która ma się w, tym, w tej kolumnie znaleźć dla tego rekordu. No i tutaj już mamy po kolei różne wartości. Możemy sobie tu wpisać coś na sztywno, możemy jakąś funkcję tutaj użyć, którą nam czy to Laravel, czy po prostu PHP dostarcza. No i tu powiedzmy, mamy nazwę, jakaś. Dla mnie losowa nazwa, zupełnie przypadkowe literki. Następnie kolejne pola wypełniam. O tutaj, na przykład, metoda nau, stawi mi obecny ten timestamp taki. Tutaj mam e-mail, a akurat jest na sztywno. No, może sobie być na sztywno, co to? Tu mam jakąś liczbę losową, jakiś wymyślony opis, jakiś tutaj description jako ciąg losowych znaków, a potem w tym ciągu opisowym, powiedzmy, nie wiem, jakaś wymyślona cena, też losowa. A to jakaś data zakupu, czy jakaś tam narastająca liczba, która w tym wypadku nie może się powtarzać, więc na chwilę zrobiłem coś takiego, chociaż są sytuacje, że mogłaby się powtórzyć, ale to nieistotne, jest tam jakieś takie pole. Nieważne. Co się dzieje teraz, kiedy taką metodę sobie wypełnimy, kiedy sobie coś takiego stworzymy? A no, widzicie. Musimy następnie wejść do takiego pliku. On się nazywa e, Database Seeder, i on się znajduje. Moi drodzy, jeszcze sobie tu podejrzyjmy. O, zobaczcie, tutaj jest w tym samym miejscu, co mój utworzony Car Seeder. Tyle tylko, że Car Seeder przed chwilą się stworzył, a ten Database Seeder już tam był. E, Larafel nam go dostarczył. I on też ma swoją metodę run, i w tej metodzie. Ja tutaj sobie stukrotnie przywołam klasę carSeeder, którą przed chwileczką stworzyłem jako argument do metody call. W praktyce działa to tak, że kiedy teraz w konsoli wpiszę, zaraz pokażę jakie polecenie, zresztą macie je tutaj w komentarzu, jeżeli teraz w konsoli wpiszę sobie php artisan db seed enterek, to wszystkie tutaj polecenia które są w, tym, w tej metodzie RAM, zostaną wykonane. I zostaną użyte tutaj klasy, które o właśnie mam tutaj stworzone. Zatem tutaj mam przykładową klasę tylko dla tabeli z samochodami, ale mogę to zrobić dla dowolnej klasy. Tak naprawdę mógłbym to sobie zaprojektować w ten sposób, że mam oddzielny plik seeder, nie wiem tam User cokolwiek. Ale na upartego mógłbym to też zrobić wszystko. No, w takiej jednej metodzie tutaj. Tutaj jest później uruchomienie tych poszczególnych metod ran tak? dla tych plików, które utworzyłem. Zatem ten ran odpali gdzieś tam domyślnie tamte rany, posłuży się nimi, wywoła je tam sekwencyjnie. To jest taki punkt zbiorczy. Jak już się to stanie, no to cóż się stanie? No, domyślamy się, że zostanie wypełniona tabela setką jakichś przypadkowych danych. Spróbujmy to zrobić. Zatem mamy php artisan db seed po prostu. Enterek poszło. Seeding, seeded, seeding, seeded. Siejemy, zasiane, siejemy, tam zasiane. W sumie to tłumaczenie jest dosyć yy, na siłę, i w sumie ten seed możemy zostawić jako seed i tyle. Dobrze, zobaczcie co się stanie. Przejdźmy tu na chwilę do naszego. Firefoxa. I jeszcze raz przeglądnijmy sobie naszą tabelę z samochodami. O, jak miło i przyjemnie, zobaczcie. Wszystko jest, jakieś tutaj wymyślone, zupełnie nieistotne nazwy, moment utworzenia, kolejne jakieś losowe wartości, daty, narastające tutaj liczby czy jakieś opisy. O, proszę bardzo, nawet z tym Price'em tam później e, podane. O, tu proszę, prawie 8000. I tak dalej, i tak dalej. Wypełnione z automatu jedno polecenie, i sobie tam zasialiśmy informacjami, w tym wypadku zupełnie bezsensownymi. Można spróbować to w jakiś sposób usensownić, jeśli jakiś tam Wam projekt potrzebny, z jakimiś konkretnymi danymi, ale jeżeli to jest tylko coś przykładowego, żeby zobaczyć, jak się na przykład w aplikacji później to wyświetla, jakieś produkty czy, czy lista tych samochodów. No to nie musimy się martwić, że pracujemy na pustych bazach. Szybciutko możemy je sobie w ten sposób wypełnić, ale to nie jest jedyny sposób. Jest jeszcze jeden, ale o tym w następnym, króciutkim odcinku. Mam nadzieję, że takie krótsze odcinki też Wam wystarczą. Tyle na dzisiaj.